Już po raz 20 w naszym województwie odbywa się Dolnośląski Festiwal Nauki. W Zgorzelcu jest to 6. edycja. Większość prelekcji, spotkań, wykładów odbędzie się w Miejskim Domu Kultury przy ulicy Parkowej. Niektóre zajęcia odbędą się plenerowo, niektóre w szkołach i placówkach edukacyjnych. Zgorzelska edycja planowana jest w dniach 17-18 października, ale już 16 października zapraszamy do Miejskiego Domu Kultury, gdzie odbędzie się wernisaż wystawy Śladami Kazimierza Nowaka. Kazimierz Nowak był to podróżnik, felietonista, który w latach 1934-36 przejechał na rowerze kontynent afrykański. Chciałbym, abyśmy spotkali się z osobami, które w 2016 roku, w rocznicę, 80. rocznicę jego wyczynu, przejechały tą trasę, zrobiły zdjęcia, chcieliby opowiedzieć o swoich przygodach. Takim fajnym wydarzeniem otworzymy nasz Festiwal Zgorzelecki. Będą wykłady z chemii, z fizyki, z przyrody. Spotkamy się z osobami, które opowiedzą nam o fotowoltanice, o historii naszego regionu, o historii Dolnego Śląska. Będzie o militariach i wiele, wiele innych rzeczy. Zapraszam serdecznie do zapoznania się z programem na stronie www.festiwalwroc.pl i zapraszamy do zapisywania się na poszczególne wykłady i zajęcia. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zapisu. Zapisy dokonujemy w sposób elektroniczny, pisząc na adres biuro@csr.zgorzelec.pl.